Cześć, witam Was wszystkich w warsztacie Meble Twojego Pomysłu. Słuchajcie, dzisiaj film z serii Prezentacja. Ostatnio chodziłem po internecie troszkę i szukałem bardziej precyzyjnych narzędzi niż posiadam w tym momencie u siebie w warsztacie. Przez przypadek trafiłem na fanpage firmy Dragpol Tools. Okazuje się, że na swojej stronie internetowej mają narzędzia i pomoce stolarskie firmy Silver Line Tools. Jest to firma z Wielkiej Brytanii. Myślę, że większość z Was słyszała o tej firmie. Słuchajcie, pochodziłem, popatrzyłem i znalazłem dwie pozycje, które myślę, że przydadzą się u mnie w warsztacie. Paczka do mnie już dotarła. Rozcinamy i zobaczycie, co jest w środku. Paczkę mam już rozpakowaną. W paczce znajdują się zamówione przeze mnie imaki do stołu. Imaki są plastikowe z wyżłobieniami na samym środku pod kątem 90 stopni. W komplecie 4 sztuki. Dotarła do mnie również koszulka polo z logiem Silver Line. I słuchajcie, najważniejsze, na co czekałem, mini struk kątnik czołowy. Słuchajcie, jest strasznie mały. Jest po prostu tak mały, że mieści mi się na dłoni. Rewelacja, naprawdę. Długość to około 72 mm, szerokość około 14 mm. Naprawdę jest strasznie mały. Jest wykonany, słuchajcie, z drewna różanego i z okuciami mosiężnymi. Dzięki swoim wymiarom będzie naprawdę mógł podejść tam, gdzie ciężko podejść czy strugiem, czy jakimś większym dłutem. No, będzie można wykonywać naprawdę bardziej precyzyjne prace dzięki niemu i tego właśnie mi w warsztacie brakowało. Oczywiście ostrze podejrzewam, że trzeba naostrzyć, ale w ręki czy same kąty, nawet chodzi o kąty 90 stopni, właśnie w takie miejsca bez problemu będzie można nim podejść i robić jakieś poprawki. Także naprawdę bardzo fajny, tym bardziej, że jego cena 30 parę złotych, już nie pamiętam w tym momencie. Warto, naprawdę moim zdaniem warto. Ciężko mi powiedzieć jeszcze cokolwiek na temat tego struga, bo nie pracowałem jeszcze przy żadnym meblu i nie wiem, jak się będzie zachowywał, ale z tego co widzę już na przykład tutaj w tym wręgu, widzę, że nie są to wyrzucone pieniądze i jest to na pewno dobry zakup. Tym bardziej, że chodziło mi o te gabaryty. To są miejsca, niektóre są miejsca takie, gdzie nie da się podejść strugiem i dłuto też jest za długie, uchwyt jest za gruby i nie można uzyskać tego efektu, jaki by się chciało. A ten strug właśnie tymi gabarytami swoimi pozwala naprawdę do precyzyjnego, słuchajcie, wykończenia, gdzie możemy go prowadzić jedną ręką i zrobić naprawdę dobrą, precyzyjną pracę. Wykończenie, myślę, że do wykończenia też nie mam tutaj żadnych uwag, bo jest to wykończone w miarę tak, jak trzeba. Ostrze oczywiście trzeba naostrzyć i będzie wszystko śmigało, także słuchajcie, myślę, że polecam wszystkim, którzy potrzebują tak małego narzędzia, tak małego pomocnika do wykończenia, do precyzyjnej pracy. Jeśli chodzi o imaki, słuchajcie, plastikowe imaki, nie jest to jakieś strasznie delikatne. Ciekawy jestem, jak będzie się to zachowywało przy ściskaniu.
Aczkolwiek myślę, że przy takiej kwocie nie jest to jakaś strasznie duża kwota, żeby nie zaryzykować i nie przetestować, tym bardziej jeśli się po prostu tych iMaców nie ma. Myślę, że też warto za 4 sztuki zapłacić tą kwotę i mieć po prostu na czym pracować. Słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Jeśli chodzi o te pomoce, które kupiłem, myślę, że warto, bo nie wydałem naprawdę dużo pieniędzy, a mam pomoce, dzięki którym, dzięki Strugowi, będę mógł pracować precyzyjniej. I maki no, pozwolą mi do pracy też bardziej stabilnej na stole, na pewno bardziej stabilnej niż śruby, bo nie będę, mam większą płaszczyznę w tym momencie dociskania i nie będą mi się tutaj robiły jakieś odkształcenia w materiale. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. Jeśli macie już gdzieś, korzystaliście właśnie też z takich pomocy, piszcie w komentarzach, też jestem ciekawy Waszej opinii. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, również piszcie, postaram się na nie odpowiedzieć. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne. Dzięki, do zobaczenia, cześć!